Piotrze, wszyscy czekają przede wszystkim na Twój powrót na parkiet i od tego zaczniemy naszą rozmowę, od Twojego stanu zdrowia, bo słyszeliśmy chociażby podczas transmisji z Krakowa i Katowic, że Twoje zdrowie już powoli wraca do normy i powinniśmy Cię nawet w końcówce tego sezonu zobaczyć, czy to prawda. Tak, no moje zdrowie już wraca do formy, także zacząłem trenować z piłkami już 1,5 tygodnia, wchodzę już praktycznie w cały trening z zespołem, jestem w kontakcie z przeciwnikiem, także już jest coraz lepiej, jeszcze czuję lekki dyskomfort w plecach, ale to już mały ból, także to idzie znieść. Jest duża szansa, tak jak powiedziałeś właśnie, że już w końcówce sezonu jeszcze chłopakom tutaj pomogę. Mam nadzieję, że to już będzie w półfinale z Płockiem, ale to jeszcze jest do ustalenia z trenerami i ze sztabem medycznym, także miejmy nadzieję, że mój powrót jest coraz bliżej. No właśnie, mecze z Płockiem to są najbliższe starcia Azotów Puławy, walka o finał Superligi. No, rywal niezwykle ciężki. Powiedz mi na początek jeszcze, czy ty jako płocczanin, czy takie mecze z Płockiem wyzwalają w tobie jakąś dodatkową adrenalinę, dodatkową chęć pokazania się? Wiesz co, 6 lat temu odszedłem z Płocka, także już tej adrenaliny nie ma. Może na początku, jeszcze będąc na wypożyczeniu w Piotrkowie Trybunalskim, może jeszcze te emocje gdzieś były, gdzieś tam się komuś chciało zawsze coś udowodnić. Ale teraz to jest każdy mecz z Płockiem, to jest zupełnie jak każdy mecz z Głogowem, z Lubinem, także nie wywołuje to we mnie dodatkowych emocji, traktuję to jak każdy kolejny mecz. Ale niewątpliwie dodatkowe emocje wywołuje fakt, że jest to półfinał Mistrzostw Polski, to bez względu na to, jaki byłby rywal, jaki byłby czas Twojej kariery, jaki moment, to zawsze będzie wywoływało dodatkowe emocje, tym bardziej, że w Puławach czekamy na medal i Ty też, Piotrze, czekasz już od kilku sezonów i ten medal coraz co sezon nam się wymyka, może w tym roku będzie lepiej, no ale na razie Płock. Zespół, który mierzył się z Azotami ostatnio w Pucharze Polski, Ty ten mecz oglądałeś, nie wiem, czy z pozycji, z wysokości trybun, czy w telewizji, nie pamiętam, czy pojechałeś wtedy do Warszawy, czy nie. Powiedz mi, co ten mecz nam pokazał tak naprawdę? 37-40, to przypomnijmy ten wynik, wesoły handball, dużo goli, ale też nieduża różnica, jeśli chodzi o sam rezultat, o samą przewagę Płocka nad Azotami. Tak, no w tym meczu przede wszystkim nie było obrony, ani z jednej, ani z drugiej strony, także 77 straconych, zrzuconych bramek z jednej i z drugiej strony, także to jest naprawdę kolosalny wynik. Ale ten mecz pokazał, że naprawdę potrafimy toczyć walkę z tymi najwyższymi. Z Płockiem właśnie w tym półfinale tak naprawdę było blisko. W pewnych momentach zabrakło troszeczkę zimnej głowy, być może doświadczenia i to my byśmy grali w finale, ale niestety się nie udało. Na pewno nie stoimy na straconej pozycji przed tymi półfinałami, przed awansem do finału. Wiadomo, są to 3 spotkania, będzie nam to bardzo ciężko wygrać. Płock jest faworytem tego półfinału i tego się nie da ukryć, ale wielokrotnie potrafiliśmy się im przeciwstawić i miejmy nadzieję, że już w pierwszym meczu nagonimy im stracha i daj Boże, pokusimy się o zwycięstwo. Piotrze, powiedziałeś, że zabrakło trochę zimnej głowy. Może zabrakło też trochę ławki, zmienników, bo tak naprawdę środek rozegrania od samego początku meczu z Płockiem to był Przemek Krajewski, nominalnie przecież skrzydłowy. Ja wiem, że Przemek potrafi grać na środku rozegrania, ale zarówno ty, jak i Marko Tarabochia spędzaliście poza parkietem to spotkanie, a tak naprawdę to właśnie od waszej postawy bardzo dużo w takich meczach zależy, bo środek rozegrania to jak mózg zespołu. Tak jak powiedziałeś, Przemek bardzo dobrze wykonuje swoją pracę na środku rozegrania. Wiadomo, że grając 60 minut musi przyjść ten mały kryzys, musi być ten przestój i wtedy właśnie Przemek potrzebował tej zmiany. No niestety tego nie było, borykamy się z kontuzjami, tak jak powiedziałeś, ja jestem kontuzjowany, Marko troszeczkę też narzeka na uraz, także cóż, no miejmy nadzieję, że wszyscy wrócimy na te najważniejsze mecze już z Płockiem, później miejmy nadzieję, że z Vive. Cóż, no taki jest sport, kontuzje się zdarzają, musimy sobie z tym radzić. Trenerzy tutaj łatają te dziury w ataku jak tylko mogą i myślę, że nie wychodzi to najgorzej. To jeszcze jedna rzecz, bardzo cieszyć może dyspozycja tych zawodników, którzy są zdrowi. Ostatni mecz z Płockiem w Puławach w lidze, no to była kolosalna przewaga Wisły, kolosalne zwycięstwo, ale też zawodnicy Azotów na innym poziomie treningu. Dzisiaj na przykład Nikola Bruce pojechał na kadrę Bośni i Hercegowiny, rzucił w 2 meczu 14 bramek, rzuca sukcesywnie 8-9 bramek w lidze. Kosta Sawicz powrócił po kontuzji też w bardzo dobrej formie. To znamionuje, że rzeczywiście z tą Wisłą Płock, z tymi zawodnikami można powalczyć. Tak, można powalczyć. Ten mecz z Płockiem w lidze po przerwie na Mistrzostwa Świata w Katarze nam kompletnie nie wyszedł. Tak naprawdę spotkaliśmy się 2 dni przed meczem w całym zespołem na treningu, także naprawdę nie było czasu na to, żeby jeszcze cokolwiek ustawić, przećwiczyć. Tak naprawdę z marszu, jeszcze z samolotu, z lotniska przyjechaliśmy tutaj i graliśmy. Także o tym meczu musimy jak najszybciej zapomnieć i poprawić jeszcze te błędy z
z półfinału z Pucharu Polski. I myślę, że jak już wcześniej powiedziałem, nie stoimy wcale na straconej pozycji, bo wiele razy pokazaliśmy, że potrafimy grać. Tak jak ty mówisz, Kosta czy Nikola naprawdę imponują teraz skutecznością i miejmy nadzieję, że to utrzymają do końca sezonu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.